Mężczyznę udało się namierzyć dzięki szeroko zakrojonej akcji duńskiej policji, która przeczesywała sieć w poszukiwaniu treści pedofilskich. W domu 46-latka zabezpieczono wówczas 8 dysków twardych, 401 płyt CD oraz pendrive'y. To wszystko musiało być poddane analizie przez biegłego informatyka, co też zostało zrobione. Ustalono, że rozpowszechnianych było i posiadanych jednocześnie 55 plików graficznych, natomiast oprócz tego mężczyzna posiadał jeszcze 75 plików i filmów z udziałem małoletnich dzieci poniżej 15 roku życia. W związku z tym, że mężczyzna cieszy się dobrą opinią, jest aktywny zawodowo i nie był wcześniej karany, prokurator zezwolił na jego dobrowolne poddanie się karze. Dlatego też z tym mężczyzną uzgodniono karę w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności. Jest to kara łączna za wszystkie czyny, jakie mu zarzucono. Uzgodniono zawieszenie tej kary na okres 3 lat próby, a także przepadek wszystkich przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa. 46-latek musi także zapłacić za 177 programów komputerowych, których używał nielegalnie. Ponad 18 tysięcy złotych trafi do 11 poszkodowanych firm.